z perspektywy osoby, która właśnie no, jest gejem, lesbijką i chciałaby rozpocząć poszukiwania terapeuty, wsparcia w jakimkolwiek zakresie, czy swojej tożsamości, czy jakiegokolwiek innego problemu, którego może dostarczać. Powiedz mi, no, czym taka osoba powinna się kierować przy poszukiwaniu profesjonalnego wsparcia psychologicznego? Mówiłeś o wartościach terapeuty i superwizora. A gdzie może szukać wsparcia osoba LGBT+? Szukając dla siebie psychoterapeuty, to naprawdę zachęcam, żeby psychoterapeucie, choć wyobrażam sobie, że to może być trudne w rozmowie telefonicznej czy na pierwszym spotkaniu, kiedy nie ma się jeszcze nawet jakiegoś zalążka takiego głębszego kontaktu, ale żeby zadać pytanie, co ktoś, do kogo zgłaszamy się po pomoc, uważa. Bardzo zachęcam. Krótko i na temat, bo to będzie, to uważam, ma obowiązek być jasne po takim pytaniu. Terapeuta czy terapeutka powinni jasno powiedzieć, co uważają na temat, jakie mają zdanie na temat homoseksualności, transpłciowości, transseksualności, więc ja radzę pytać.